Eldon Rayonie Hunter na mikrofonie, witam was w kolejnym materiale serii Pixelmatycznych PCU leży, co ja aż tutaj się normalnie wziąłem i za ten tygował mi się język, no nie mam dłowiego, dobra, ty też wypiertego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie widzowie na kolejnym odcineczku, oczywiście wspierający meldują się szybciej, bo mają wspieraka za piątaka, zachęcam was do tego, żebyście sobie właśnie też zakupili, żeby mieć szybciej materiały, zapisy live'ów i dodatkowe serie tego typu będz. Widzowie, słuchajcie, słowem wstępu przed kolejnymi walkami, tyle razy mnie prosiliście, Hunter, zrób jakąś wojnę do niej, Hunter, weź, zrób taką wojnę, żeby to była wojna taka, wiesz, jak kiedyś była wojna. I zrobiłem. I w sumie to tak bardziej to ludzie zrobili. I jeżeli kogoś nie było na streamku z właśnie Pixelmonów, który był w niedzielę o godzinie 10, to niech żałuje. Bo oto Kitosławski, który łącznie uzbierał 1000 zł, został Mewtwo. Jeszcze jest jeden ciekawy fakt związany z Kitosławskim. Mam nadzieję, że to obejrzy, jak już wróci z Woja, bo Kitosławski pochwalił się, że poszedł do Woja. Najpierw idzie na miesiąc taki próbny, później na rok, znaczy na szeregowego, później na rok zawodowego. Także Kitosławski, jak to oglądasz po już tym ponad roku twojej nieobecności, albo może gdzieś tam miałeś jeszcze w Woju dostęp do tego, żeby sobie obejrzeć, to twoja armia, generale Kitosławski, spowodowała, że zostałeś Mewtwo. Wygrałeś o 50 zł z drugim miejscem. Ponad 3 koła widzowie było w donatach. Przeogromnie wam za to dziękuję. I tak sobie wstępu powiem wam, że takie właśnie zdarzenia, jak ta wojna donate, też są streamerowi od czasu do czasu potrzebne. Tylko żebyście mnie źle nie zrozumieli. Że nie, że potrzebuję hajsu, tylko potrzebuję też takiej dawki emocji. Tak jak wy potrzebujecie dawki emocji, tak i ja potrzebuję dawki emocji. Nie ukrywam, że cały dzień potem chodziłem zadowolony, i już nie mogę się doczekać, aż kupię nowe narzędzia do ogrodu, żeby sobie zrobić ładnie ogród w domu. Także dziękuję wam ślicznie za to, bo teraz siedzę i sobie szukam, bo wiem, że mam budżet na to, żeby móc zacząć pracować w ogrodzie. Zajebista sprawa, dziękuję wam ślicznie. Jestem wam przeogromnie wdzięczny wszystkim i każdemu z osobna, kto się dołożył do stworzenia tego live'ika i do tej cudownej atmosfery, która była. Słuchajcie, i udało się oczywiście też zdobyć Mewtwo Knight Y. Udało się zdobyć ten oto kamyczek. Dlaczego ja tutaj mam slowbro? Halo? A, wiem czemu mam slowbro. Ja mam slowbro, bo ja sobie tutaj muszę podmienić. Tylko który to był? Ja nie pamiętam, na którym slocie był teraz slowbro. Muszę zobaczyć w Pokédexie. Slowbro to jest Pokémon po Rapidashu. Dobra. Poukładałem sobie w końcu. Tu jest. O, dobra. Mam cię. Proszę bardzo. I słuchajcie, zrobiłem też porządek na chacie! No w końcu! Jeszcze jest kilka skrzynek, które wiadomo, wymagają przypisania, ale już mam tutaj bardzo fajnie poukładane rzeczy. I porobiłem też movesy. Tak, porobiłem też na właśnie live'ie tiery. I mamy Earthquake'a, Thunderbolt'a, Ice Beam'a, Shadow Ball'a, Flamethrower'a, Outrage'a, Dark Pulse'a, Psychic, Aura Sphere, Waterfall oraz Surfa. I postanowiłem, że będę po prostu sobie w przyszłych sezonach też ogarniał kolejne ataki, bo tak będzie po prostu mi łatwiej, jeżeli chodzi o przygotowanie Pokémonów do dalszych bojów. Natomiast dzisiaj, słuchajcie, to jest pierwszy z trzech ostatnich odcinków tej serii, ponieważ w tym tygodniu kończymy pierwszy sezon Pixelmonowych PCO Legends, w którym to moim zadaniem było skompletowanie całego Pokédexa. Udało mi się to zrobić. Mam 151. I jeszcze zobaczę, czy dorzucę drugą generację, czy zastąpię po prostu, że będzie tylko druga generacja. I to jest dlatego, że nie wiem, jak się zachowa Pokédex. Czy Pokédex będzie mi dalej posiadał te wszystkie wpisy tutaj, jeżeli będzie posiadał wszystkie wpisy, tylko dodając drugą generację? Zajebiście, mniej więcej nie trzeba. Natomiast jeżeli będzie potrzebował, żeby dodać ponownie pierwszą generację, no to wtedy wiadomo, dodam tę pierwszą generację tego typu bends. Dobra, słuchajcie, czas na mięso. A, i jeszcze model nowy. Nowy model youtuberski, pewnie zauważyliście. Tak, jest nowy model youtuberski. Eminencja w ciemności. Tak. Eminencja ukryta w cieniu. Robię twoją starą na tylnym siedzeniu. Tak, tak sobie to wymyśliłem. Całe 13 zł dałem za ten model. I wygląda on bardzo fajnie. Także na razie zostanę przy tym modelu.
ale trzeba będzie szukać powolutku też artysty, który przygotuje model Gigachada bardzo ładny. Mam nadzieję, że to będzie bardzo ruchomy model, tak jak to ma miejsce teraz przy tym. Naprawdę bardzo ładnie się sprawuje ten model. I on jeszcze też ma ekspresję twarzy, że on ma i śmiech, i złość, i smutek, i zdziwienie, tylko potrzebowałbym do tego jeszcze poustawiać sobie te rzeczy, a no nie bawiłem się za bardzo tym programem. Plus ten model, to jest też model 3D i jak uda mi się skonfigurować jeszcze ręce, to normalnie będę mógł wam faka pokazać, bo będę miał taką możliwość. Dobra, słuchajcie! To jest, tak, kolejne Pokémony, które mam tutaj do rozwalenia. Tak się zastanawiam mocno nad tym, jakby tutaj... Dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Kitosławski powinien zniszczyć wszystko. Takie jest założenie. Kitosławski powinien zniszczyć wszystko, bo powinien być na tyle silny, że powinien sobie poradzić z każdym oto Pokémonem. Proszę bardzo. Zdejmę już tego. Dobra, uwaga, let's go! Widzowie, Venomoth jest moim pierwszym przeciwnikiem. Oczywiście... Mega Evo! I lecimy. Już się ewoluuje w wersję Mega Mewtwo Y, który ma zwiększone statystyki. To przepotężnie ma zwiększone statystyki. Oczywiście Focus Sash, Quiver Dance'a używa, który... Nie wiem, czy coś ci da w sumie ten... O kurwa, ściągnął mi go na hita. O ty skurwesynie, ty. Dobra, Sludge Bomba zarzucił. No, nie spodziewałem się, że to tak będzie wyglądało. Gengarito, cyk! O, dobra, jest szybszy. Kurde, trochę lipa. Się tak podjarałem, a tu proszę bardzo, jednak... bo ja tutaj maksymalne oczywiście IV-ki dałem. Na ten, on ma właśnie 6 razy 31 tej IV-ki, każdy z tych trenerów, ale chyba sobie odpuszczę w przyszłości. Filip, wjeżdżasz, tylko ty będziesz i tak wolniejszy, nie? Dawaj X z Scizorkiem. No, jeszcze zatruty jest. Ale powinieneś być szybszy, no, od Muka na przykład. A nie, bo Shadow Sneak, no, pewnie, że tak. No, nie spodziewałem się, że to tak będzie wyglądało, szczerze mówiąc. Dobra, jakiś Dragon Densik powinienem przeżyć. Gunkshot, okej. Okay. Jeszcze jeden taki Gunkshot mogę wytrzymać. Mam nadzieję, że mnie nie zatruje tym Gunkshotem. Ale będę miał wystarczająco siły, żeby... O nie, jednak mnie ubije. No to Raticate w tobie cała nadzieja, dawaj, w takim razie Endeavor. No i to tyle, dobra. Muszę nową taktykę. Nowa taktyka, widzowie. Wjeżdża pierwszy... Wiem, co zrobię! Ja mam pomysła. Zrobimy tak. Moves? Ja cię, kurwa, załatwię, hamulcu pierdolony, ty. Zamiast Reversala. No mi się nie przyda na ten moment Reversal i już wiem, co chcę zrobić. Hata. Zostaję oczywiście przy tym składzie, który jest. Proszę bardzo, Venomoth, Flare Blitz. No nie gadaj, że on... Wstań szybko. Nie wytrzyma, nie? Padnie. Kurde, dobra, jeszcze raz. Flare Blitz. Noż ty, kurwo! Nie może mnie trafić. Albo muszę szybko wstać od razu. Muszę wstać w drugiej turze. Jak wstanę w drugiej turze, to już porobiony jest. Normalnie ty jakby zaprogramowane to było. No przecież to się nie da. Czy on tak za każdym razem będzie trafiał? O! Pięknie. O to chodziło. I w tym momencie wjeżdża Xtreme Speed, który ma priority, dziękuję, pozamiatany. Gengar. Gengar mnie pierdolnie na hita, to jest pewne. Natomiast ja bym sobie wziął teraz... No Kitosławskiego sobie wezmę, no. Kitosławski, dawaj. Ty co prawda nie zrobisz go na hita. Bo on ma Focus Sasha.
ale on mnie tym Shadowballem też nie zrobił. I to jest najważniejsze. Kolejny Psystrike. Jestem szybszy oczywiście. Nidoking. Psystrike. Dziękuję. Weezing. Weezing ma chyba defa większego. Nie wiem, którego defa on ma większego. Dobra, Psychic go zjechał. Mug na pewno ma defa większego zwykłego. Albo i nie. Albo i specjalnego ma, dobra. Ale zjechany, zjechany jest elegancko. I ten tak cruel. Psystrike wjeżdża, cyk. Dziękuję. Pierwszy padł. Pierwszy leży i kwiczy. Słuchajcie, robimy zmianę. Robimy tym razem na psychicznego mega ewolucję z właśnie wspaniałym tutaj mega Gyaradosem, który zdobywa jeszcze podtyp Dark. No i tym właśnie podtypem powinienem szukać swoich sił. Używa psychika, ale nie działa! Nie działa to na mnie! Jeszcze jeden Dragon Densik! O, właśnie tak! I co, użyjesz Reflecta? No, Reflect tutaj jest bardzo dobrym wyborem. To ja bym jeszcze raz Dragon Densa użył, póki mnie niczym nie uderzył. O, Light Screen jeszcze wyjechał. Dobrze! Dragon Dance! O, i psychik... Dobra! Nie, dobra, zbustuje się jak szmata po prostu. I wszystko mu wytnę na hita. Wszystko mu wytnę na hita. No, nie powinno być nic. Ale kurde, broken. Dobra, słuchajcie, can't go any higher. No to sprawdźmy w takim razie. Chrup! Dziękuję. Jinx! Chrup! O, focus Sash. O, kurwa, Perish Song. Dobra. Chrup! 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 Kogo wziąć? Bryce'a wezmę. Alakazam! Outrage! On będzie bardzo silny. O, Future Sight'a użył. Ale spokojnie. Może używać Future Sight'a. I Recovera też może używać. Nic mu to nie da. I Slowbro Thunder Punch! No, psychik jeszcze Future Sight wleciał, właśnie. Kolejny Philip! Zdecydowanie Philip. Philip tutaj powinien bardzo ładnie ich z Scizorem go ścisnąć. Ale on też ma bardzo dużo defa, no. I ma Leftoversa. Dawaj, kolejny X Scizor. No i pięknie. No i rozwalony! Ale szybciutko poszło, ziomuś! Ty jesteś ognisty. No to Goku, zdecydowanie Goku tutaj wjedzie. Też w swojej formie ewolucyjnej. Dragon Densik. Wydaje mi się, że jeden Dragon Dance w zupełności wystarczy, żeby go tutaj ścisnąć na każdej platformie. No, ten odcinek może być trochę krótszy niż ostatnio. O, Flamethrowera używasz. Dobra, jeszcze jeden Dragon Dance. Mam nadzieję, że mnie nie podpali. Nie podpalił mnie. Świetnie. Dobra, wystarczy. Waterfall. Ciach. Pięknie. Co teraz? Arcanine. Waterfall. Świetnie. Kolejny, Rapidash, Waterfall. Świetnie. Kolejny, Flareon, Waterfall. O, Quick Attack, o. Ale mi zadał obrażenia. I kolejny, Waterfall, świetnie. I Ninetales, i Waterfall, i świetnie. I dziękuję. A nie, patrz ty, ale sfrinczowałem go. Ale jak on defa ma dużo, ty, on wytrzymał podwójną siłę na tego? To aż jestem zdziwiony. No i został ostatni, widzowie. Czyli... Ziemny! Z golemem! Waterfall? Musi flinch siąść. Albo Stealth Rock. Może być też, no. Może być też. Nie mam z tym problemu. Cyk. Nidoking. Mogę w tym momencie użyć... Znowu, dobra, spróbujmy samym Waterfallem na razie. Zobaczmy, co się wydarzy. Powinno się wydarzyć same dobro. Poison Jab. No, był szybszy. Czy Ductrio jest w stanie mi zagrozić? Użyję Dragon Dance'a. O kurwa, tak, Earthquake'iem mnie może zagrozić. No tak, może. Dobra, spróbujmy Brajsika. Brajsik ma Aqua Taila. To Aqua Tailem będę tutaj rąbał. Sucker Punch oczywiście. Focus Sash. No tak.
I on tym Focus Sashem będzie mocno się bronił. I Sucker Punchami, żeby mnie dobić trochę. Marowak. Aquatail, też bardzo mocny Pokémon, też bardzo mocny. Double Edge, dobra, no to co? To wjeżdża Kitosławski, nie? Ze Stealthrocka oczywiście otrzymuję obrażenia, ale mam Ice Beama, który będzie świetnie działał. No i Rajdonik razy 4, cyk. Ale on ma Eviolite'a i tutaj, o, Mega Hornem pięknie uderzył, pięknie uderzył. A jak widzicie, to nie jest takie łatwe do końca, żeby tutaj właśnie porobić tych oponentów. Player off, bo... O kurde. O kurde. Ty, spodziewałem się trochę takiej, tak by to powiedzieć. No, bardziej korzystnej dla mnie bitki. Dobra, leży. I Senseless. No, ja będę... Kurde, no nie jestem aż tak mocny. No, Raticate. Dobra, Raticate. Dawaj, Endeavor. No, jednak nie. Jednak mnie rozwalił. Bo ja niepotrzebnie zrobiłem tak. O, właśnie. Tak powinienem zrobić, od samego początku. I powinienem zrobić tak, że rzucam Goku, bo ja niepotrzebnie zrobiłem to, że ja straciłem ten podtyp latający, który mi bardzo dużo daje w tej walce. Sfrinczowany, świetnie. To jest dokładnie to, co chciałem. Czyli... On teraz by użył... On teraz już nie użyje Stealthrocka. Tutaj on ma... Kurde. Dobra, mogę raz użyć Dragon Dance'a. Bo on użyje Poison Jab'a, który no bardzo mocno mnie uderzył, ale ja zwiększyłem ataki Speed'a i jestem szybszy chyba niż wszystko w tym momencie, co on ma. Duke Trio. O, Slash jest szybszy, dobra, dobra. Podtyp latający biorę sobie oczywiście. Swords Dance. O, i on będzie używał Sucker Puncha. Dobra. O, użył Slasha. Spróbuję jeszcze raz, spróbuję jeszcze raz. Dobra, użył jeszcze raz Slasha. Trochę niedobrze dla mnie. Not good, not good. Przydałby się jeszcze Agility, no ale... Dobra, on nie powinien teraz dojechać. No, dojedzie mnie. Trochę tutaj skiepściłem to. Trochę to skiepściłem. No i tutaj on Sucker Puncha użyje zdecydowanie. Po tym, czego on chce, użyje w tym momencie i mnie niszczy. Dobra, spróbujmy Kitosławski, który zmieni sobie w formę w właśnie Mega i użyjmy Ice Beama. I Ice Beam już widzę, że jestem szybszy. Jak jestem szybszy niż Duke Trio, to nie mam się już czego martwić. Rajdon. Bardzo ładnie uderzył. No, ale tym Mega Hornem on też bardzo mocno bije. Dawaj, Kapczu. Tutaj oczywiście Extreme Speed wleci, który dobija go do końca. Jest Marowak. Marowak. Zastanawiam się mocno nad tym, z czego go uderzyć. Z tego. Niech będzie. On używa Earthquake'a oczywiście. Dobra, wlatuje Pokémon, który będzie miał podtyp latający. I jest szybszy zarówno jak... O, Crash Claw tutaj i Senseless trochę stracił HP, ale w tym momencie wjeżdża Aquatail, który mocno go dobija. I jeszcze jeden atak. O kurde, Rock Slide. Jest! Jest Focus Band! Siadło! Siadło, widzowie! I Raticate ratuje tę walkę quick atakiem! Tak jest! No, wiedziałem, że jest warty! Wiedziałem, że jest warty bycia w swoim, w tym składzie! Jest przepotężny! No to widzowie, słuchajcie, co nam zostało? W kolejnym odcinku zajmiemy się elitarną czwóreczką, a w następnym będzie czempion regionu. No i jestem bardzo ciekawy tego, jaki będzie skład tego lidera. Także dzięki wam śliczne za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. No i szykujcie się, wspierający na szybsze zakończenie tego sezonu, a reszta niech czeka do soboty.
do ostatniego też odcinka, bo wiadomo, piątek i sobota jeszcze się pojawią normalnie odcineczki. Kacę was, miłego dzionka, do następnego, trzymajcie się, and you!